Polką roku 2016 została Anna Jańczuk. Wyniki ogłoszono 5 listopada w Londynie na 4. Kongresie Polek w Wielkiej Brytanii. Anna Jańczuk to specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej. Stworzyła projekt pomocowy dla polskiej społeczności Polls in Need UK i prowadzi Centrum Pomocy Rodzinie. Ciągle była po prostu w tej branży, żeby pomagać ludziom, Polakom przede wszystkim. Mają trudne sprawy, nie wiedzą gdzie uderzyć po prostu, a to jest biuro takie. I, no, i z 36 Polek została wybrana jako Polka Roku, która właśnie zajmuje się interesami Polaków. Jest mi ogromnie miło. Czuję się bardzo, bardzo wyróżniona, biorąc pod uwagę to, że nominowanych było ponad 30 niesamowitych Polek w Wielkiej Brytanii. Zostało wybranych 5. Będąc w grupie pani Marzenny, która była w AK, no, czułam się po prostu niesamowicie wzruszona. I podwójna nagroda, powiem szczerze, że bardzo mnie to wzruszyło. Natomiast biorąc pod uwagę ilość pracy, którą w tej chwili mam w związku z nowymi projektami, to troszeczkę brakuje mi czasu i przestrzeni, żeby się w pełni ucieszyć tymi nagrodami. Więc prawdopodobnie dotrze to do mnie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Historia Anny Jańczuk w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się 13 lat temu, kiedy to wyjechała za granicę, aby podjąć studia. Też musiała sobie w Londynie, koleżanka ją zaprosiła tam do Londynu z klasy. I ona w Londynie musiała sobie tam jakoś radzić, oczywiście przy pomocy koleżanki, która już tam była częściowo zaawansowana w londyńskich sprawach różnych, no i pomogła jej, no i tak się rozwinęła. Oprócz tytułu Polki Roku Anna Jańczuk otrzymała tego samego wieczoru pierwszą w historii plebiscytu Nagrodę Publiczności.